Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym zeszłego tygodnia były oczywiście wybory Miss Polonia. Kandydatki miały dokładnie wyznaczone, co i z której strony mogą pokazać, aby konkurs mógł być dozwolony dla młodzieży. Co i z której strony. Wszystkie panie stosowały się do wytycznych, wszystkie tylko jedna złamała regulamin, poszła, no nie na całość, ale jednak dość odważnie poszła i jury obniżyło jej notę w kategorii pośladki w ruchu. Od początku programu staramy się nie umieszczać tutaj w lewym górnym rogu żadnych ważnych elementów wizualnych, ponieważ państwo zauważyli, od miesiąca mamy na ekranach naszych telewizorów te trójkąciki oznaczające granicę wieku. Tak sobie zażyczyła Krajowa Rada. Niniejszym na ręce pani przewodniczącej Waniek składamy serdeczne gratulacje. Tak dokładnych oznaczeń, by nie powiedzieć natarczywych, nie ma w żadnej telewizji, dobrze, na świecie. Pracownicy właśnie się ćwiczą w takim poruszaniu po ekranie, żeby nie dać się zasłonić przez trójkąt. Nie. Oczywiście, że tak. To jest problem. Pani Dorota powiedziała, że słyszała plotkę, że uznano nas jednak za program informacyjny. Tak, a w programach informacyjnych dzieci mogą oglądać wszystko bez ograniczeń. Rzezie, katastrofy, obrady Sejmu. Nieważne, nie wyliczajmy, tylko chodzi o to, że podczas wiadomości i panoramy i innych programów informacyjnych nie przyczepia się tych trójkącików, więc jest niebezpieczeństwo, że my w tej chwili mówimy o trójkąciku, a trójkącika nie ma. A jeżeli jednak trójkącik jest? No tak, nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, czy nam dołożą ten trójkącik, czy nie dołożą. Niemniej jednak dział kulturalno-obyczajowy postuluje, aby nasza redakcja z własnej inicjatywy ostrzegała telewidzów wszędzie tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo pojawienia się treści nieodpowiednich. Bardzo dobrze. Rozwiniemy twórczo słuszne posunięcia Krajowej Rady. Przypuśćmy, że emitujemy film fabularny. Na ekranie magister Mrotek. Na razie nic się nie dzieje. Żeby trójkąty się nie pokrywały, w lewym dolnym rogu. Proszę bardzo, siódemkę. Tak, dziękuję. Ale magister wstaje, więc powinno być, no, tak ze 12 co najmniej. Magister zaczyna teraz kokietować kogoś. Nie wiemy kogo. W każdym razie z miejsca robi się 16, tak, kokietowany pozostaje obojętny, więc magister sięga, magister sięga po coraz mocniejsze środki. Przepraszam bardzo, ale zwracam uwagę, że film mogą oglądać również osoby starsze, nierzadko po zawałach, które powinny unikać nadmiernych emocji. Proponuję pomarańczowy trójkąt, niedozwolony dla staruszków powyżej 60. Powyżej 60 staruszków? Co pan wygaduje? No dobrze, 80 pana urządza? Choroby serca zrobiły się niezależne od wieku. Proponuję ostrzeżenie dla zawałowców. Ja bym proponowała zróżnicować jednak, bo to, co się tam odbywa, może robić wrażenie tylko na chłopcach. Ewentualnie my, chciałam powiedzieć dziewczęta, raczej pozostajemy obojętne. Może to jest racja. To powinny być dodatkowe znaki precyzujące, tak, prawda? Dla dziewczynek dozwolone od 12 lat, a dla chłopców od 16, prawda? Dla zawałowców mężczyzn niewskazane, a kobiety proszę bardzo. Ja bym dodał jeszcze zdzieciniałych staruszków. Odpowiednią liczbę wpisuje rodzina. A dobrze, dobrze. I teraz można oglądać spokojnie.